Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale Angie Style. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie dla Was to dużą niespodzianką, ponieważ znowu będziemy testować, ale tym razem sprzęt. Myślę, że po tak długiej przerwie, kiedy testowałam wiele kosmetyków, o których Wam opowiadałam i było mnóstwo różnych innych filmików, to taka niespodzianka Was ucieszy. Oczywiście też czekam na Wasze komentarze, czy Wy macie w domu taki sprzęt, jak Wam się sprawuje, czy mieliście już jakieś pierwsze niedogodności, bo powiem Wam szczerze, że dzisiaj równo mija tydzień, odkąd ja ten sprzęt mam u siebie w domu, a uwaga, jest to ekspres do kawy automatyczny firmy Philips. Kochani, na początek powiem, co wchodzi w skład takiego zestawu. Otóż w pudełku oczywiście był ekspres z osobnym spieniaczem do mleka. Wybrałam taką opcję dlatego, że nie lubię tych pojemników typu Latte Go, gdyż bardzo kocham kawę, uwielbiam ją po prostu pić. Miałam też kiedyś swoją kawiarnię, takie mini bistro i było to dla mnie super przedsięwzięcie. Poza tym swoją tak naprawdę przygodę z pracą zaczynałam w różnych kawiarniach. Kochałam tą pracę, a przede wszystkim kochałam napiwki. No i oczywiście ta kawa i miłość do niej została we mnie. Właśnie tydzień temu zakupiłam ten ekspres i jestem bardzo szczęśliwa, dlatego że wcześniej posiadałam takie na kapsułki, a uwierzcie mi, kawa z kapsułek to nie jest kawa, naprawdę. Nie ma porównania, jeżeli chodzi o taki właśnie, który zaparza i od razu mieli tutaj ziarna. Powiem, że jestem mile zaskoczona smakiem kawy, obsługiem tego ekspresu. Naprawdę nie było to zbyt skomplikowane. Także czekam na Wasze komentarze, jak to u Was się sprawdza. I tak jak już wspomniałam, wybrałam właśnie ten spieniacz, gdzie samemu trzeba to mleko spienić, bo lubię spieniać mleko i robić właśnie różnego typu wzorki. Sprawia mi to ogromną przyjemność, stworzenie kawy samemu, niż po prostu nalanie tutaj już, naciśnięcie guziczka cappuccino i wyskakuje. I robi nam się samoistnie cappuccino. Także w skład, jeszcze raz powiem, pudełeczka wchodził ekspres, który zaraz zobaczycie, instrukcja obsługi. Oczywiście, tak jak widzicie, jest to dość gruba książka, natomiast jeżeli chodzi o język polski, no to naprawdę nie ma jakiejś tragedii, ponieważ jest tylko tyle stron. Oczywiście zachęcam Was przed uruchomieniem i użytkiem takiego ekspresu przeczytanie najpierw instrukcji, aby nie popełnić podstawowych błędów i być może nie uszkodzić sobie sprzętu albo zrobić coś takiego, co niestety później zapobiegnie możliwości reklamowania go. Także instrukcja obsługi, no może nie zawsze jest taka super wow i niekoniecznie musimy ją czytać. Natomiast jeżeli chodzi o tego typu drogi sprzęt, jednak starajmy się dostosowywać do instrukcji, bo są tam naprawdę bardzo ważne informacje, o niektórych dzisiaj Wam powiem, no nie będę czytała tych wszystkich kartek, może nie ma ich zbyt wiele, natomiast ja wybrałam te rzeczy, które są według mnie najistotniejsze. Dodatkowa kartka, która znajdowała się, to jest taka kartka tutaj, gdzie można ekspres zarejestrować online i zyskać dodatkowe benefity. Oczywiście karta gwarancyjna, taka łyżka do nasypywania kawy, smar i test do zrobienia, aby sprawdzić twardość wody. Także te wszystkie elementy były w pudełku na kawę, plus oczywiście ekspres, który już za chwileczkę Wam pokażę. A to jest właśnie ekspres, który zakupiłam. Może na początek powiem Wam, gdzie co się znajduje w tym ekspresie. Zapewne każdy z Was po prostu będzie to wiedział, no bo wiadomo, to jest ekspres, który gdzieś tam używamy. Może tak jak ja używacie takich ekspresów na co dzień, bo ja bardzo kocham kawę i piję 4-5 dziennie. Może to szaleństwo, ale no cóż, dla mnie taki wydatek bardzo się jakby opłaca, gdyż no, tak jak mówię, no, bardzo często piję tą kawę, więc opowiem Wam, z czego tutaj się składa ten ekspres, gdzie co się znajduje, gdybyście po prostu tak chcieli wiedzieć. Po pierwsze panel sterowania, to jest oczywiście tutaj całe to miejsce. Uchwyt na filiżanki, mylnie nazwany uchwyt, natomiast tu chodzi o to miejsce, bo kiedy ekspres jest włączony, ono się podgrzewa, a jak wiecie i każdy barista Wam by to powiedział, filiżanki powinny być wcześniej podgrzane, wtedy napój jest dłużej gorący. Jeżeli wlewamy kawę do zimnej filiżanki, ona
też od razu traci po prostu temperaturę, gdyż nagrzewa filiżankę. Kiedy filiżanka będzie tutaj stała i będzie ciepła, najlepiej ją mieć do góry nogami. O, w ten sposób. To wtedy one są, nagrzewają się tutaj od spodu i bardzo fajnie to później wszystko smakuje. Kawa jest o wiele cieplejsza. Następny element to pojemnik na zmieloną kawę i tu jest właśnie taki pojemniczek. Tutaj właśnie używa się tej łyżki, ponieważ do zaparzenia jednej filiżanki kawy wsypujemy właśnie jedną czubatą taką łyżkę zmielonej kawy. Następnie mamy regulowany dozownik kawy, to jest to, możemy przesunąć wysoko lub nisko. Jeżeli chodzi o nisko, to oczywiście podkładamy sobie filiżaneczkę i mamy taką małą kawkę, a jeżeli wysoko, jeżeli podniesiemy go do góry, to podłożymy tu taką wysoką szklankę. Następnie wtyczka przewodu sieciowego, on już jest podłączony u mnie, także no nie muszę chyba tutaj tego tłumaczyć. Pokrętło ustawiania sposobu mielenia znajduje się tutaj w środku, tak jak widzicie u mnie też już są ziarna wsypane. I tu też jest pojemnik właśnie na kawę ziarnistą, tu jest takie pokrętło, gdzie możemy to tutaj sobie ustalić. Jednostka zaparzająca, kochani, jednostka zaparzająca w tym ekspresie jest, jeżeli wysuniemy tutaj pojemnik na wodę i otworzymy te drzwiczki, to to jest jednostka zaparzająca. Następnie mamy klapkę serwisową, no to to jest ta klapka tutaj. Etykieta znamieniowa z numerem typu, no to tutaj wszystko właśnie mamy opisane, jaki to jest typ ekspresu. Jest to dość istotne, jeżeli szukacie jakichś na przykład produktów dostosowanych do Waszego ekspresu, no to powinniście wiedzieć, jaki macie typ. Jeżeli gdzieś zgubicie instrukcję, a zazwyczaj przede wszystkim zacznijmy od tego, że instrukcja jest do kilku typów, no bo wiadomo, do każdego ekspresu nie drukuje się osobnej, tylko po prostu się zmienia, że są wzmianki, że do tego ekspresu jest dołączone to, tego nie, to właśnie tutaj znajdziecie informacje, jakich produktów powinniście używać do konserwacji, tutaj do dbania o swój ekspres. Zalecam i tak samo producent przede wszystkim używania oryginalnych produktów. Nie trzeba tych wszystkich rzeczy robić dość często, także myślę, że jeżeli kogoś stać na taki ekspres, to stać go również na te oryginalne potrzebne rzeczy do jego konserwacji. Następnie mamy tutaj kranik wrzątku. Ja tutaj sobie wszystko, kochani, pozamykam. O. Z powrotem wstawię pojemnik. Kranik wrzątku. No to kranik wrzątku. Od razu tutaj uczulam, żeby delikatnie zdejmować to. To jest osobno dołączone. Później samemu tutaj przyczepiamy. Także to jest kranik wrzątku. Pojemnik na fusy kawowe, kochani. Pojemnik na fusy kawowe jest, jeżeli wysuniemy tutaj tą tackę, w której zbiera się, jak widzicie, u mnie jest już woda, ponieważ robiłam kawę, to tu jest pojemnik na właśnie fusy. Ja też już robiłam kawę, także panel przedni kasetki na fusy. No to to jest to. Pokrywa tacki ociekowej, czyli to. Widzicie, u mnie już jest tam troszkę tej wody się nazbierało. Tacka ociekowa, czyli no to, co, gdzie tu się po prostu zbiera ta woda. I wskaźnik zapełnienia tacki ociekowej. Jeżeli to mamy tak właśnie u góry, to znaczy, że tacka jest już troszkę napełniona i powinniśmy ją opróżnić, ponieważ tutaj nie wyskakują komunikaty, że tacka jest zapełniona, także powinniśmy sami to zrobić. Jeżeli chodzi o fusy, to jest jeszcze troszkę miejsca, także nie musimy tego zrobić, natomiast tackę ociekową może już opróżnimy, bo tak jak widzicie, wskaźnik jest u góry i po prostu, żeby nie było za chwilę z problemu, że mamy tackę czubatą, a chciałabym Wam pokazać, jak się to... Oczywiście sobie tutaj wszystko wylewamy. Niestety w związku z tym, że ekspres się puka na początku i na końcu, kiedy go uruchamiamy i kiedy się wyłącza, bo wyłącza się automatycznie, uruchamiamy go sami, no to ta tacka dość szybko się zapełnia, ale naprawdę nie przejmujcie się.
bo ten wskaźnik jest dość widoczny, poza tym widać tą wodę dość wyraźnie, tak jak widzieliście, więc nie ma możliwości, żeby coś tu się nam uszkodziło. No i właśnie tak sobie montujemy to wszystko z powrotem, tak. Spadł mi ten panel, także ja go sobie tutaj umieszczę. Okej, okay. I wszystko tutaj działa. A to jest oczywiście spieniacz do mleka, który najlepiej, jeżeli już go używamy, trzymać zatem tutaj końcówkę silikonową i go sobie tutaj mocujemy. Kiedy chcemy spieniać mleka, odchylamy go w bok, spienić mleko odchylamy w bok, a kiedy nie używamy, może być w tej pozycji. Oczywiście uprzedzam już, bo ja się nacięłam i wylałam sobie kawę. On bardzo schodzi z impętem. Jeżeli pociągniemy, o, tak jak słyszeliście, uderzył tutaj o tą tackę. Także delikatnie go wciskamy, kiedy go mocujemy i delikatnie należy go wykręcić, kiedy go wyciągamy. Ponieważ jeżeli obok będziemy coś mieli, możemy to naprawdę albo w końcu tą tackę uszkodzić, albo po prostu rozlać, tak jak ja ostatnio rozlałam sobie właśnie kawę, bo z impętem tak się wyrwało po prostu. I to tyle, jeżeli chodzi o ekspres. Tu mamy oczywiście włącznik i tak to wszystko wygląda. Jeżeli chodzi o pierwsze użycie ekspresu, to w instrukcji jest napisane, aby oczywiście włączyć kabel, my to już mamy zrobione. Następnie napełnić ten pojemnik na wodę, ale przede wszystkim tutaj producent zaleca używanie filtru. Filtru do wody. Także, tak jak widzicie, ja już ten filtr zakupiłam, oczywiście jest oryginalnej firmy. Kupiłam też dodatkowo odkamieniacz, a także pastylki do odtłuszczające do bloku zaparzającego, właśnie do tamtej jednostki. Za chwilę też powiem, co ile powinno się co robić. Natomiast jeżeli chodzi o ten filtr do właśnie wody, który ma tutaj oczyszczać ją, żeby nie zniszczył się nasz tutaj ekspres, tak, i jego jakby cały środek, to wyobraźcie sobie, że on wystarcza aż na 95 litrów wody. Później przestaje działać, zapala nam się kontrolka, że musimy go wymienić. Także jest to wszystko fajne, intuicyjne. Nie musimy pilnować, liczyć, ile kaw zrobiliśmy, bo ekspres nas powiadomi, kiedy już po prostu ten filtr nie będzie filtrował tej wody. Ważne jest to, aby kiedy zacznie migać kontrolka, że ten filtr trzeba wymienić, to żebyśmy to zrobili jak najszybciej. Dlatego, że jeżeli będziemy bardzo długo używać tego filtra, to z tego co czytałam, jeszcze się upewnię, kochani, poczekajcie sekundkę. Tu jest też napisane, żeby wymienić go co najmniej raz na 3 miesiące, mimo że niby starcza na 95 litrów. I jest, gdy wskaźnik AquaClean miga na pomarańczowo, wyjmij stary filtr wody AquaClean, zainstaluj nowy filtr i aktywuj go w sposób opisany w rozdziale aktywacja filtra. I właśnie najlepiej to zrobić. I jest tu napisane, że jeśli nie wymienisz filtra wody AquaClean, pomarańczowy wskaźnik w końcu zgaśnie. I w takim przypadku można wciąż wymienić filtr, jednak trzeba będzie najpierw odkamienić urządzenie. Także jest to dość ważne, dlatego że taki odkamieniacz oryginalny kosztuje około 50 zł. Mi akurat udało się kupić troszeczkę taniej. Jeżeli chodzi o te tabletki, to stała cena prawie wszędzie jest 29 zł. Jeżeli chodzi o filtr, to jest kwota na stronie Philips 79 zł. No i właśnie fajnie jest jak najszybciej go wymienić po to, żeby nie musieć kupować odkamieniacza i jeszcze raz odkamieniać całego tutaj urządzenia, tak? Także pamiętajcie o tym. No i jeżeli chodzi o to pierwsze uruchomienie, także podłączone mamy tutaj do prądu, ale my nie będziemy nalewać wody, tylko po prostu zrobimy tak, żeby właśnie ten filtr zainstalować. Jeżeli chodzi o ten filtr, to on wygląda w rzeczywistości tak. Jest to taki filtr. I tutaj jest napisane, że aby ten filtr działał poprawnie, on ma w sobie oczywiście powietrze, tak jak słyszycie, jest tam taki proszek, to powinniśmy właśnie najpierw
wstrząsnąć nim w ten sposób przez 5 sekund. Liczymy razem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No miejmy nadzieję, że to wystarczy. Tak jest tu napisane. Następnie do góry nogami umieścić w pojemniku z zimną wodą. Także ja, kochani, tutaj wlewam zimną wodę. Tak, żeby filtr był cały zanurzony. Aby właśnie to powietrze, no niestety on u mnie wybija na... Także musimy chyba go przytrzymać przez 30 sekund. 30 sekund od tego momentu. Ja teraz patrzę, że u mnie jest 50 sekund. Także za niedługo ten filtr po prostu wyciągnę. I tak jak wspominałam, tak ma być 30 sekund zanurzony do góry nogami. Dopiero później instalujemy go w pojemniku na wodę i wlewamy do pojemnika wodę bezpośrednio z kranu. Ja używam w dalszym ciągu tego, tak jak widzicie tutaj, o matko, zabrakło mi słowa. W dalszym ciągu używam filtra, tego dzbanka filtrującego wodę, odkąd tak naprawdę nakręciłam odcinek o nim. Także u mnie ta woda jest przefiltrowana. Powiem szczerze, że nie zaszkodzi, jeżeli wlejemy już przefiltrowaną wodę. Niby możemy tutaj wlewać z kranu, ale ja jednak... Powiem szczerze, że chciałabym, żeby ten sprzęt jak najdłużej mi służył, a że mam naprawdę najtwardszą tą wodę u siebie, o czym też kiedyś Wam wspominałam, to po prostu będę lała tą z tego czajnika. Także słuchajcie, 30 sekund już minęło, odkąd tutaj włożyłam ten filtr, także ja go już wyjmę. I teraz tak, po 30 sekundach mieliśmy ten filtr zainstalować, ja jeszcze się upewnię. Okej, czyli tak, będziemy go instalować, tak? Bo to jest dość ważne. Po pierwsze miała być konfiguracja urządzenia, także urządzenie jest włączone, tak? Do gniazdka. Teraz tutaj, w tym przyciskiem uruchamiamy go. Był sygnał. Te sygnały można wyłączyć, ale ja ich nie wyłączyłam, bo mi fajnie jest, jak właśnie jest ten sygnał. Tak jak widzicie, mamy tutaj kontrolkę, że nie mamy wody. Teraz słuchajcie, nie by było, żeby nalać tam wodę, bo jest ta kontrolka. A jak przy czym? Powinniśmy teraz włączyć przycisk Aqua Clean. Niestety on nie działa. Także słuchajcie, jest jakiś tutaj błąd, ponieważ jest tak napisane. No ale dobra, wlejemy tu troszeczkę wody z mojego dzbanka filtrującego. Troszeczkę nie rozumiem tego, dlaczego tak się stało, ale okej. Dobra, miejmy nadzieję, że zadziała. Także widać, że to jest troszeczkę dziwne. Okej. Czy kontrolka zginęła? Nie, czyli wody jest w dalszym ciągu za mało. Musimy tej wody niestety dolać. Przepraszam na chwilę, ale muszę tutaj uzupełnić dzbanek. I to są właśnie takie rzeczy, które wychodzą w trakcie. Nie mówi się o nich, nie pisze, bo tak jak widzicie, jest napisane, żeby nie nalać tą wodę, ale po prostu tutaj pojemnik musi być pusty, żeby zainstalować ten filtr. Także bardzo śmieszna sytuacja. Będziemy wylewać wodę. Okej, no rozumiem. Można i tak. Musimy chwilę poczekać, jak po prostu ta... woda się przefiltruje, żeby mogła dopełnić dzbanek. Co najciekawsze, właśnie punkt pierwszy to jest konfiguracja urządzenia, tak jak widzicie. I jest, żeby włączyć, nalać wody, ok, włączyć, tu zacznie sobie coś kapać. Następnie znowu wcisnąć włącznik. Więcej informacji na temat, no powiem Wam, że troszeczkę to jest takie ha, ha, ha. Ok, filtr wody Aqua Clean.
Dobra. No i tak jak tutaj mamy, tak, Twoje urządzenie jest zgodne z AquaClean. Zbiornik na wodę można umieścić filtr wody AquaClean, aby zapewnić doskonały smak parzonej kawy. Filtr ten redukuje także odkamienie, także odkładanie się osadu wapnia w urządzeniu, zmniejszając potrzebę jego odkamieniania. Filtr wody AquaClean można kupić u lokalnego sprzedawcy w autoryzowanych punktach serwisowych lub online na stronie, tak? I tutaj mamy właśnie, kiedy ta ikonka podczas pierwszego użycia urządzenia wskaźnik AquaClean zacznie migać na pomarańczowo, oznacza to, że możesz zacząć używać filtra. Jeśli nie aktywujesz filtra wody AquaClean, po chwili wskaźnik wyłączy się automatycznie. Ok, woda nam się przefiltrowała, także dolewam tutaj, no bo tak jak widzicie, urządzenie nie chce nam się uruchomić. Najwyżej tę wodę wykorzystam jeszcze raz później. Ok. Wszystkie ikonki, tak jak widzicie, mrugają tutaj, ale już zgasł nam tutaj czujnik od tego, że brak jest wody w urządzeniu. No chwilkę. W momencie, kiedy właśnie to wszystko miga, to ekspres się nagrzewa. Powiem Wam, że za chwilę przestaną migać te ikonki, ekspres będzie nagrzany, będzie można robić kawę i trwa to bardzo, bardzo szybko. Powiem Wam, że byłam w szoku, że tak szybko może się nagrzać urządzenie. O, już daje sygnał. Teraz się właśnie tutaj oczyszcza. Tak jak widzicie. Może w sumie po to pierwszy raz była potrzebna woda, żeby właśnie oczyścić tutaj się, ale nie do końca to rozumiem, ale okej. Okej, ikonki przestały nam mrugać, tak? Natomiast tutaj mamy właśnie tą ikonkę, która miała nam AquaClean, czyli filtr, który zaczął nam mrugać. Wedle instrukcji mamy przytrzymać ten, on mruga, dobra, tutaj mamy to. Dobra, i teraz tak, wedle instrukcji, to mamy tak, upewnij się, że urządzenie jest włączone. Ok, nasze urządzenie jest włączone. Potrząśnij filtrem, zrobiliśmy to, zanurz filtr, zrobiliśmy. Filtr jest teraz przygotowany do użycia i można go zamieścić w zborniku na wodę. Włóż filtr pionowo do złącza filtra w zbiorniku na wodę. Wciśnij filtr do najniższego możliwego położenia. Ok, nie ma tu napisane, że mamy opróżnić zbiornik, także wiecie. O, już znowu nam wyskoczyła informacja, że nie ma wody. Dobra, wyciągamy. Przelewam to do kubka, bo szkoda zmarnować tej wody. I teraz będziemy mocować. Już go wstrząsnęliśmy, tak? Tu mamy takie miejsce, którędy ten filtr powinien być zamieszczony. Także powiem Wam, że nieźle. Dość duży jest ten filtr, powiem szczerze. I mamy go wcisnąć jak najmocniej, tak? No, chyba się udało. Dobra. I teraz zalewamy znowu filtr wodą. Tak. Nie wiem, czy tej wody wystarczy, także może wlejmy jeszcze więcej z czajniczka naszego, żeby o, troszeczkę chociaż prawie ten filtr się zakrył. No i teraz umieścimy, tak jak widzicie, kontrolka się pali, że wody nie ma, także wkładamy z powrotem. No i wszystko tutaj jakby działa i mamy tą naszą ikonkę. Napełniliśmy wodą. Jeśli do urządzenia jest podłączony dzbanek, dlatego zdejmij go. My nie mamy tego dzbanka. Umieść miskę pod dozownikiem gorącej wody. Czyli tutaj sobie wyjmiemy to i założymy, podłożymy ten mój kubek, tak? Mamy tu właśnie pod tym zbiornikiem wody umieścić kubek. Naciśnij i przytrzymaj ikonę AquaClean 3 sekundy. Raz, dwa, trzy. Dobra, zainstalowało się coś, bo piknęło. Zacznij pulsować wskaźnik uruchomienia. No, pulsuje, prawda? Naciśnij przycisk uruchomienia zatrzymania, aby rozpocząć proces aktywacji, więc naciskamy. Słyszycie, jak pracuje? A tu leje nam się woda. Ma to wszystko dziać się około 3 minut, słuchajcie.
i dopiero jak zaświeci się tutaj na niebiesko, oznacza, że wszystko jest ok. Podobno, jeżeli nie wstrząsnęlibyśmy tym właśnie filtrem i nie włożyli go najpierw, nie zanurzyli w tej wodzie, to tak jak słyszeliście na początku, że ten ekspres tak głośno chodził, to tak chodziłby cały czas, ponieważ dostałoby się tam powietrze i w rezultacie by bardzo głośno chodził, a później przestałby w ogóle zaparzać kawę. Także bardzo ważny jest ten moment, dlatego tak mówiłam też na początku, aby czytać instrukcję obsługi, nie robić wszystkiego na hura, nie udawać, że jesteśmy najmądrzejsi, bo nie jesteśmy. I zobaczcie, mamy niebieską ikonkę, tak? I tu jest napisane, że po zakończeniu procesu aktywacji wskaźnik AquaClean zacznie świecić na niebiesko, aby potwierdzić, że filtr wody AquaClean został prawidłowo aktywowany. Czyli wszystko jest ok. Nie ma tu napisane, czy to ma zgasnąć, czy ma nie zgasnąć. Także powiem Wam szczerze, że jest chyba ok. Także możemy tutaj spokojnie tą wodę, w sumie ona jest ciepła, także do podlania kwiatków się nie nadaje, ale ją zostawię sobie, jako stygnie, to podleję nią kwiatami, żeby po prostu nie marnować tutaj, tak? Jeżeli chodzi o wodę, to tak jak widzicie, zostało nam jeszcze tyle, także myślę, że zdążymy zaparzyć tu jakąś kawę. I teraz, kochani, słuchajcie, jeżeli chodzi o ten, właśnie tutaj było trzecia rzecz, którą trzeba zrobić przed użyciem ekspresu do zrobienia kawy, to jest ustawienie twardości wody. I oczywiście ten pasek należy wrzucić pod kran, tak? I zamoczyć, przytrzymać co najmniej minutę, sekundę pod wodą i później odczekać minutę, żeby zobaczyć, jaki kolor będzie miał, czy wszystkie się zabarwią, żeby zobaczyć, jaką twardość ma Wasza woda w kranie. No moja niestety jest najtwardsza, o czym mówiłam Wam we wcześniejszych odcinkach, więc tak naprawdę nie musiałam zrobić nawet tego testu, ponieważ widziałam po sprzęcie, mówiłam Wam, jak wyglądał mój czajnik do gotowania wody, zanim zaczęłam używać dzbanka filtrującego, także dla mnie jest bardzo istotne to, żeby tą wodę właśnie filtrować. I zamierzam generalnie w domu zainstalować i w łazience, gdzie myję twarz, bo ta twardość wody też ma złe skutki na właśnie tutaj pielęgnację mojej twarzy przede wszystkim i właśnie kiedy ją spożywam. Także ja na pewno będę miała zainstalowane i w łazience, i w kuchni pod zlewem takie filtry, które będą już filtrowały wodę automatycznie, więc z banka nie będę musiała korzystać. Także być może ten filtr tutaj w tym czajniku, przepraszam, ekspresie nie będzie do końca potrzebny, ale mimo wszystko wolę zapobiegać niż leczyć, tak się to fachowo mówi i ja to właśnie robię. Także jak widzicie, moja woda jest najtwardsza, już ten test wykonałam wcześniej. I jest napisane w instrukcji, że jak dokładnie ustawić tą twardość wody. Ja nie będę tego robić, ponieważ jest też napisane, że domyślne ustawienie twardości wody to 4. Woda twarda. I właśnie u mnie taka woda jest, także ja nic nie będę ustawiać, ponieważ jest już to automatycznie ustawione. Jeżeli chodzi o, kochani, tutaj te przyciski, to tu mamy tak, espresso. Tu jest od razu zaznaczone jedno. Jeżeli naciśniemy raz, to mamy tutaj, o, podwójne espresso i tutaj są wskaźniki. Możemy naciskać, o, to jest mocność kawy. Czy chcemy słabą kawę, czy chcemy mocniejszą, czy najmocniejszą. Tutaj mamy wskaźnik pojemności, czy chcemy małą pojemność, czy średnią, czy największą. Tutaj jest jeszcze taka kontrolka, która mówi nam o tym, że musimy... Już Wam dokładnie powiem, ale wydaje mi się, że to jest kontrolka od odkamieniania właśnie tutaj ekspresu. Ale jeszcze się upewniam, żeby nie było jakichś atrakcji. Ikona funkcji antywapiennej. Tak, czyli wtedy musimy po prostu tutaj ten ekspres odkamienić. I tutaj właśnie mamy espresso, tak, to jest akurat, o, przepraszam, wyłączyłam, tutaj właśnie mamy espresso, tutaj mamy kawę, tak, pojedyncza lub podwójna, tutaj mamy wskaźnik gorącej wody, tutaj pary,
żeby spienić mleko. Tutaj już wiecie i tutaj te właśnie pojemności. Jeżeli chodzi o ten wskaźnik, to on mówi nam, że musimy oczyścić tą właśnie tutaj kasetkę, w której znajdują się fusy. To jest wskaźnik ostrzeżenia. Jeżeli on się zapali, to w książce jest dokładnie opisane, jakie mogą się zdarzyć rzeczy, jak miga, jak pulsuje i tak dalej. Także bardzo fajnie jest to opisane, jakie mogą być problemy, zanim wezwiemy serwis lub zaczniemy się naprawdę martwić. Warto zajrzeć do instrukcji i do tych powszechnych problemów. Ja Wam zaraz pokażę, o co dokładnie tutaj chodzi, ale niestety zamknęła mi się książka. Instrukcja przez przypadek. Dobra, jestem na polskim. I właśnie, słuchajcie, tu jest wszystko fajnie naprawdę opisane. Aktywacja filtra już była, ustawienie twardości wody była, procedura odwapniania, tak? Ona trwa, tak jak widzicie tutaj, 30 minut i właśnie do tego odwapniania upewni się, że urządzenie jest włączone, dzbanek opróżni, umieść duży pojemnik pod dozownikiem kawy i dozownikiem wody, naciśnij i przytrzymaj ikonę 3 sekundy, a następnie naciśnij przycisk uruchomienia, tak? Opróżnij zbiornik na wodę, przepłucz go i naciśnij zarządzenie. Zaraz procedura. Należy używać wyłącznie odkamieniacza Philips, tak? Czyli tak jak widzicie, ja tutaj mam ten odkamieniacz Philips, więc takiego należy używać. Dobra. Zamawianie akcesoriów i o właśnie, ten dział, rozwiązywanie problemów. I tutaj w tym dziale mamy dokładnie napisane ikony ostrzeżenia, jakie będą się palić, świecić. I co one będą sygnalizować. Fajnie jest to wszystko opisane. I tutaj mamy właśnie też tabelę rozwiązywania problemów. Co może, jaka może być jaki problem, przyczyna i rozwiązanie. Także jest tego dość sporo, naprawdę, jeżeli chodzi o tę sytuację. I można fajnie tutaj sobie rozwiązać problem bez wzywania jakby działu technicznego. Tutaj są jeszcze dane techniczne na koniec ekspresu, tak? Czyli tu chodziło o problemy. Ustawienie twardości wody, tak jak mówiłam, już było. Czyszczenia dzbanka nie mamy. Czyszczenie spieniacza klasycznego. Od razu powiem, że jeżeli chodzi o ten spieniacz, to po każdym razie, kiedy ja tutaj spieniam sobie mleko, go należy aby spienić mleko, po prostu zamocować i tak mniej więcej na centymetr zanurzyć w mleku i powinniśmy codziennie go czyścić. Ja obrałam taką swoją taktykę, że jak już spienię mleko, oczywiście go wycieram, najlepiej zrobić to ręcznikiem jednorazowym, dlatego że tak jak wiecie, takie mleko, które gdzieś tam zostanie, bardzo ma niefajny zapach po jakimś czasie, także od razu należy przetrzeć tutaj ten spieniacz. I za chwilę, jak będę spieniać, żeby pokazać Wam, jak zrobić jakąś kawę, to powiem o reszcie, jak tutaj wszystko zadziała, tak? Zadziałać, żeby po prostu to robić. Więc mimo wszystko też na bieżąco powinniśmy go czyścić codziennie i na koniec dnia, jak już wiemy, że nie będziemy używać go, to też cały po prostu odczepić i umyć pod bieżącą wodą, bez żadnej chemii, detergentów oczywiście, no bo to wszystko ma styczność z jedzeniem. Także, tak jak widzicie tutaj, ekspres jest cały czas nagrzany, wszystkie ikonki się palą, nasz filtr też jest aktywny i dobrze zainstalowany. Jest tutaj też taka, zobaczcie, wspomnę o tym, czyszczenie i konserwacja. Jest taki dział, gdzie jest napisane, co ile i w jaki sposób powinniśmy właśnie tutaj czyścić. Na przykład jednostka zaparzająca raz na tydzień. Wyjmij jednostkę zaparzającą z ekspresu, wyjmij ją i umyj pod bieżącą wodą. Tak, raz na miesiąc mamy ją czyścić tabletkami, właśnie tymi. Jeżeli chodzi o te tabletki, to jeszcze tego nie robiłam, ale dzisiaj, bo to się robi raz na miesiąc, ale tu powinno się umieścić właśnie tabletkę. I wtedy wszystko jest tu opisane, jak to dokładnie zrobić. No ja nie będę tego robić, bo tak jak mówię, mam ekspres dopiero tydzień, także nie ma takiej potrzeby. Natomiast wszystko fajnie jest opisane, no i przede wszystkim pamiętajcie o tym, że w instrukcji jest napisane, jeżeli jej nie zamierzacie czytać, że
Gwarancja nie będzie uznana, jeżeli nie będziemy przestrzegać tego, co jest w niej napisane, tak? Czyli właśnie to, co miesięczne czyszczenie tabletkami, żeby spieniacz do mleka czyścić po każdym użyciu i tak dalej, i tak dalej. Czyli to wszystko musi być zachowane, żeby nasz sprzęt działał dobrze, no i żeby po prostu służył nam jak najdłużej, no taki zakup, no to oczywiście świadczy o tym, że chcemy mieć bardziej komfortowo i wygodnie w życiu, ale musimy też o taki sprzęt dbać, używać tych oryginalnych właśnie rzeczy, aby zapobiec psuciu i korzystaniu z gwarancji. Także myślę, że o tych najważniejszych rzeczach wszystko powiedziałam. Odcinek już ma 35 minut, a jeszcze chciałabym zaparzyć z Wami tutaj kawę. Także więcej tutaj, jeżeli chodzi o te rzeczy, to nie powiem. Natomiast zalecam i jeżeli chodzi o tą karteczkę, żeby rzeczywiście ten ekspres, jeżeli kupimy, to sobie go zarejestrować, ponieważ dzięki zarejestrowaniu zyskujecie bynajmniej w tym momencie jeszcze dodatkową gwarancję i ja dostałam przepisy na fajną kawę, także polecam. Jeżeli chodzi o kawę, no to oczywiście ona już tam jest. Jeżeli chodzi o ustawienie młynka, to też już jest ustawiony. Możemy go ustawić samemu, ale producent napisał, że oczywiście ekspres był przetestowany pod względem parzenia kawy. Młynek został ustawiony w najlepszy sposób. Jeżeli chcemy, możemy ustawić go po swojemu. Ja póki co nie narzekam, jest bardzo dobrze ustawiony i kawa mi smakuje. Jest w nim już drugi rodzaj kawy, który testuję, więc w którymś tam odcinku też powiem Wam o kawach, jakie możecie używać, jak smakują, czy są fajne i warte wydanych na nie pieniędzy. Natomiast teraz skupmy się tylko i wyłącznie już na użytkowaniu tego ekspresu. Także pamiętajcie, że instrukcja obsługi to jest Wasza święta księga, jeżeli chodzi o użytkowanie sprzętu. Te wszystkie kroki, które zrobiliśmy na początku, żeby po prostu ten ekspres uruchomić. Pamiętajcie też, że jeżeli zaczną się palić tu świecić któreś z tych ikon, to po prostu jeżeli to zlekceważycie, to oczywiście ekspres nie zadziała i nie zaparzy Wam kawy. Pamiętajcie też, żeby właśnie dosypywać tutaj kawę i no i dbajcie o ten cudowny sprzęt. Także jeszcze jedna informacja. Można przed zaparzeniem kawy, można sobie ustawić największą tutaj, jeżeli chodzi o te ikonki, bo to jest największa ilość kawy. Można sobie to zaprogramować tylko na największej ilości. Na tej ani na tej nie możemy, natomiast na tej możemy. Zaprogramować, czyli dostosować do kubków, które używamy w domu. Tą największą właśnie ilość. Ja tego nie robię i nie będę też mówić, jak to zrobić. Wszystko jest w instrukcji, dlatego że u mnie bynajmniej w tym ekspresie zaprogramowane jest na 250 ml, bo to sprawdziłam, a ja wszystkie kubki mam właśnie i szklanki tego typu mają u mnie 250 ml. Także ja spokojnie mogę z niego korzystać, z tej największej akurat, na przykład jeżeli chodzi o gorącą wodę, tak? Największa ilość to jest 250, także ja spokojnie mogę sobie z niego korzystać do robienia herbaty z największej ilości, kubek naleje się cały, bo u mnie akurat są kubki, które mają taką pojemność. Jeżeli u Was jest inaczej, na co dzień używacie na przykład kubków, które mają 150 ml albo szklanek tego typu, to zachęcam do tutaj zajrzenia do instrukcji, ponieważ jest tu dokładnie napisane. Ja Wam powiem jeszcze tutaj szybciutko, zaparzenie napojów, o, widzicie? Programowanie najwyższego domyślnego ustawienia. Czyli można to wszystko sobie fajnie tutaj ustawić. I jest tutaj właśnie to, co powiedziałam, można dostosować jedynie największą ilość domyślną. I jeżeli chcemy oczywiście przywrócić domyślne ustawienia ilości, musimy iść do działu przywracanie ustawienia fabryczne. Póki co te ustawienia fabryczne, które są w tym ekspresie właśnie, które zakupiłam, mi odpowiadają. Jeżeli chodzi o robienie kawy, to te pierwsze kawy, no to w smaku, no to ten ekspres musi tak jak naprawdę wszystko się moim takim prostym językiem powiem przegryźć, tak? Te kilka kaw pierwszych nie będzie smakowało super wow, ale już kolejne, u mnie to była piąta kawa, zaczęła naprawdę fajnie smakować. Wszystko później już zależy od tego, jaką macie wodę i od
tego, jakiej kawy używacie, tak? Także ja używam póki co tylko kawy ziarnistej, jeszcze sypanej nie używałam tutaj do tego ekspresa i chyba nie będę, dlatego że myślę, że po to kupiłam ten ekspres przede wszystkim, żeby właśnie cieszyć się zapachem w domu tej świeżo mielonej kawy. Młynek jest elektryczny, on sobie sam mieli odpowiednią ilość, także wszystko jest tutaj na najwyższym poziomie moim zdaniem. Także ja kawę mam, jakby ekspres też tutaj ma już ilość pewną wody, więc myślę, że zdążymy tutaj zaparzyć sobie tą kawę. Ja mam specjalny dzbanek do tego, żeby taki typowo baristyczny do spieniania mleka, gdzie kontrolujemy gorąco temperaturę poprzez trzymanie jedną ręką spodu, a drugą tutaj tego uchwytu. No teraz Wam nie pokażę, bo trzymam telefon. Natomiast możemy też, jeżeli nie macie dzbanka albo nie chcecie w czymś innym, możemy też sobie tutaj po prostu wlać mleko bezpośrednio do szklanki. I ja właśnie piłam już dzisiaj jedną mocniejszą kawę, także zrobię sobie tutaj kawę lżejszą. Ilość mleka jest tak naprawdę dobrowolna. Ja akurat leję tak po taką ilość, ponieważ zanim jeszcze tam ta kawa się po prostu naleje, to jest tego dość dużo. I tak jak wspominałam, żeby spienić mleko, musimy odchylić i tutaj włożyć sobie ten spieniacz na taką wysokość, około centymetra. I ja teraz tutaj właśnie uruchomię spieniacz, robimy tutaj steam. Nacisnęłam, widzicie, on się świeci teraz tylko on i w tym momencie tutaj mamy ten guziczek uruchamiania i ja też go jeden raz wcisnęłam, był sygnał i za chwilkę, nie ruszajcie teraz niczym, jeżeli będziecie robić to w domu, ponieważ chwilkę to potrwa, ale on zacznie za chwilę tutaj pienić to mleko. Akurat to jest troszeczkę dłuższy proces, ale tak samo jest z zrobieniem espresso, zaraz się o tym przekonacie. Słyszycie? Już zaczyna tutaj sobie działać. O! I zaczyna pienić. Idzie nam tutaj ta objętość mleka do góry, także polecam troszeczkę zniżyć. Ja tak obniżam sobie ręką w związku z tym, żeby nie ubrudzić tutaj do końca. Musimy... Okej, możemy już wyłączyć. Tym guziczkiem też wyłączamy, tak? I zobaczcie, z takiej ilości mleka, jaką wlaliśmy, zrobiła nam się taka już piana. I teraz właśnie taki kluczowy moment, bo od razu proponuję, żeby ten właśnie spieniacz czyścić. I tak samo mówi nam tutaj instrukcja. Także my tą naszą szklaneczkę weźmiemy sobie. Ja zawsze jeszcze tak sobie wstukam, ale zobaczcie, jaką mamy wysoką pianę. I w tym momencie robię tak, jak wspominałam, wycieram, tak, starajcie się tego metalu nie dotykać, bo mimo wszystko on jest gorący, troszeczkę go zmoczę tutaj wodą, żeby go dokładnie wyczyścić, wraca on na swoje miejsce, ja podkładam obojętnie jaki kubek i wymyśliłam sobie sposób, żeby jak najlepiej i najszybciej czyścić, uruchamiam tutaj hot water, przy okazji zobaczyć jak to działa, w sumie każda ikonka tak działa, naciskamy hot water, mamy największą ilość, ale to nie ma znaczenia, ponieważ zawsze możemy sobie tutaj włączyć i wyłączyć, czyli uruchomić i zatrzymać, także ja uruchamiam po to, żeby z tego spieniacza właśnie poleciała woda i nam oczyściła go troszkę. Widzicie, leci fajnie. Chwilę i wyłączam. Następnie drugie co robię, to włączam znowu właśnie tutaj to powietrze do spieniania, tą parę, uruchamiam i tutaj nic nie robię, czekam po prostu jak zacznie sobie ta para się wydobywać bezpośrednio. Wyłączam. I w tym momencie tak oczyszczony właśnie, zobaczcie jaką tu mamy już brudną, mleczną wodę. No właśnie dlatego, że trzeba, po mleku jest bardzo tutaj zabrudzona mlekiem, dlatego powinniśmy jak najszybciej ją oczyścić. Teraz ustawiamy sobie
dozownik do kawy na odpowiedniej wysokości. Podkładamy sobie naszą filiżankę. Zobaczcie, ta piana zaczęła już opadać. Widać dokładnie, w którym momencie mamy ją. Tak, tutaj jest mleko, to jest piana. I wybieramy sobie nasze espresso, naszą kawkę. Pojedyncze czy podwójne, w zależności od tego, jak chcecie. Jeżeli chodzi o pojedyncze, to naciskamy raz i tutaj, tak jak widzicie, też ilość i moc kawy jest ustawiona. Natomiast jeżeli naciśniemy jeszcze raz, to mamy podwójne. I teraz ta już taka ważna informacja, bo tak jak widzicie, ja na chwilę tu zdejmę, tutaj są dwa dozowniki, dwie dziurki, jeden i dwa. Więc jeżeli podłożymy tu jedną filiżankę, a tu drugą, to nie oznacza, że w tym samym czasie od razu po naciśnięciu zacznie lać się kawa i dwie filiżanki będą napełnione. Nie. Najpierw naleje się ta porcja na jedną kawę i musicie poczekać, bo po chwili zacznie się nalewać druga porcja. Bo tak jak widzicie, dozownik, kiedy znów naciśniemy tutaj jeden i teraz zobaczycie ten właśnie proces, on naleje nam ilości z tych dwóch dziurek, będzie się lała kawa, na jedną kawę. Także pamiętajcie, żeby od razu tych filiżanek nie zabierać, bo za chwilę kawa znajdzie się tutaj na tacce i wokół rozlana, gdyż musi być ten proces powtórzony dwa razy. On się sam załączy, natomiast fajnie, gdybyście o tym wiedzieli. Ja sobie tą kawę zrobię troszeczkę lżejszą niż rano, także moc dwójeczka. No największej kawy nie chcę. Generalnie to nie jest ustawione na americano. Pamiętajcie, nie mylcie tego z americano. To jest tylko i wyłącznie esencja kawy, czyli takie jakby potrójne by było espresso, ale my nie chcemy ani pojedynczego, ani potrójnego, tylko podwójne wystarczy do tej ilości mleka i znów uruchamiamy przyciskiem, żeby kawa zaczęła lecieć. Słyszeliście? Już tam coś się zadziało. Za chwilę będzie słychać młynek bardzo głośno. O tak. Kocham ten po prostu dźwięk mielenia kawy. I za chwilę tutaj będzie właśnie nam się lała kawa. Troszeczkę wody wyleciało, no na szczęście ta woda jest filtrowana, czysta, gorąca, także się nie otrujemy, spokojnie. I tak jak widzicie, zaczyna nam się do naszej szklaneczki nalewać podwójne espresso. I nasza kawa jest gotowa. Oczywiście ilość mleka zależy od Was, ilość kawy do takiej ilości mleka też zależy od Was. Możecie sobie wybrać, czy chcecie taką kawę, czy inną. Kawa jest naprawdę bardzo smaczna, jeżeli dobierzecie dobre ziarna i też pamiętajcie, że mleko powinno być mieć minimum to 2%, ale najlepiej się sprawdzają te 3 i 2, ja bynajmniej takiego używam. Dlatego, że im właśnie więcej tłuszczu w mleku, to mleko lepiej się pieni i są specjalne nawet mleka o zawartości tłuszczu 3 i 4, tak zwane baristyczne i można fajnie wtedy robić tam różne wzorki z nich. Natomiast no już ja nie przesadzam z tym mlekiem, no jestem fanką kawy, ale na razie mleka specjalnie do kawy kupować póki co nie zamierzam. Jak wpadnę na ten pomysł, to na pewno Was o tym powiadomię. Póki co to jest właśnie moja kawa. Ja słodzę, także za chwilkę tą kawę sobie osłodzę, ale powiem Wam szczerze, że ona sama w sobie smakuje bardzo dobrze. Jest naprawdę bardzo pyszna. Także to jest moja kawa, to jest mój ekspres. Jeżeli mielibyście jakieś pytania, to zapraszam do komentowania. Jeżeli macie w domu też ekspres firmy Philips albo innej, to zachęcam Was do komentowania. Będzie mi niezmiernie miło, jeżeli podzielicie się ze mną tutaj swoimi spostrzeżeniami. Jeżeli chodzi o wyłączenie, ekspres wyłącza się sam. Ewentualnie możemy zrobić to sami poprzez naciśnięcie tego guziczka. I tak jak mówiłam, on na początku się czyścił i tak samo robi po wyłączeniu. Widzicie? On oczyszcza sobie te wszystkie kanały, aż zaczyna lecieć czysta woda. I później jest już gotowy do użytku. Także kochani, cieszę się, że mogłam razem z Wami tutaj przetestować swój ekspres, tak żebyście mogli zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Czekam na Wasze komentarze, jeżeli macie do mnie jakieś pytania, jeżeli czegoś, mimo że ten odcinek prawie trwał godzinę, nie powiedziałam, to oczywiście udzielę Wam informacji. Jestem typowym kawoszem, także dla mnie ten zakup był naprawdę bardzo ważny i bardzo przyszłościowy, także podzielcie się wszystkim, co wymyślicie na ten temat. No i życzę Wam miłego popołudnia. Trzymajcie się. Pa, pa, pa.